Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. A dzisiaj czytamy z pierwszego listu apostoła Jana z rozdziału 3 od wersu 4 do 9. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Przestańmy. Apostoł Jan powiada, że każdy, kto popełnia grzech, w tym samym momencie przestępuje zakon. A skoro tak, to musimy przyjąć wiadomości, że grzech jest przestępstwem zakonu. Jest przestępstwem zakonu. Co nam mówi Tymoteusz w swoim pierwszym liście? To jest 1 rozdział, 9 wers. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek, wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych. Czyli każdy nieprawy i nieposłuszny podlega osądowi zakonu. Czyli wtedy rzeczywiście używamy zakonu we właściwy sposób. Zakon jest sędzią tych, którzy są grzesznikami. A więc pełna zgoda z tym, czego uczy pierwszy list Jana. Każdy, kto popełnia grzech, zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Dalej czytamy. A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Jezus przyszedł, aby ta sytuacja, kiedy zakon oskarża człowieka i przyprowadza go o śmierć, została przerwana. On się objawił, aby grzechy zostały zgładzone. A w nim samym, w Jezusie Chrystusie, nie ma żadnego grzechu. 6 wers. Każdy, kto w nim, czyli w Chrystusie, mieszka, nie grzeszy. 5 wers mówi, że w nim nie ma grzechu. 6 mówi, że każdy, kto mieszka w Chrystusie, nie grzeszy. Logiczne, prawda? Skoro w nim nie ma grzechu, a ty w nim mieszkasz, no to nie popełniasz grzechu. Jeśli ktoś jednak grzeszy, to ani go nie widział, ani go nie poznał. Ci, którzy teraz myślą, czy głośno protestują, że no jak to przecież każdy grzeszy, po pierwsze nie macie racji, po drugie nie wiecie, co mówicie. Zaraz do tego dojdziemy. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi, niech was nikt nie oszukuje. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak on jest sprawiedliwy. Kto może być sprawiedliwy? No ten, kto mieszka w Chrystusie, ponieważ mieszkając w Chrystusie nie grzeszy, a więc jest człowiekiem sprawiedliwym, takim jak Chrystus, w którym on sam mieszka. 8. Każdy, kto popełnia grzech, jest z diabła, ponieważ diabeł od samego początku grzeszy. A więc mamy tutaj ojca kłamstwa wymienionego z imienia. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć, zniszczyć, zakończyć dzieła diabła. Przyjście Jezusa Chrystusa jest tym momentem, w którym swobodne działanie diabła poprzez nakłanianie ludzi do grzechu zostaje przerwane, ostatecznie przerwane. List do Rzymian uczy nas, że grzech nad nami panować już nie będzie. Teraz to my panujemy nad grzechem. Kto? No to o tym mówi wers 9. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Każdy, kto się narodził z Boga, czyli każdy, kto się narodził na nowo, nie grzeszy. Gdybyśmy chcieli to dokładnie przetłumaczyć, dosłownie wręcz, to powiedzielibyśmy, że taki człowiek nie ma woli grzechu, brzydzi się grzechem. No to jest rozbudowane tłumaczenie, ale taki jest sens tego, co zapisano w Grece. Czyli mówiąc dosłownie, każdy, kto się narodził z Boga, nienawidzi grzechu, brzydzi się grzechem, nie ma pragnienia grzechu, nie jest skłonny do popełniania grzechu. Dlaczego tak jest? Skąd ta zmiana? Ponieważ człowiek bez Boga
bezmyślnie zupełnie żyje w grzechu. Jeśli by nawet uświadomił sobie, że jest grzesznikiem, nic zrobić nie może, ponieważ nie ma żadnej władzy, nie ma żadnej siły, żadnej mocy, aby to przerwać. Tak, człowiek jest w stanie, powiedzmy, poprawić komfort swojego życia, czyli mniej pić lub w ogóle nie pić alkoholu, o ile uznamy, że jest to grzech oczywiście. Może lepiej powiedzieć upijać się. Może mniej kraść lub w ogóle nie kraść. Może przestać zabijać. To jest oczywiście możliwe. Człowiek jest w stanie poprawić komfort swojego duchowego życia, ale nie jest w stanie zmienić swojej natury. Natury, która będzie zawsze ciągnęła go do grzechu, nie takiego to do innego. Zmiana, radykalna zmiana następuje wtedy, kiedy człowiek się narodzi na nowo, z Boga. Wtedy to on panuje nad grzechem, wtedy to on, taki człowiek, gardzi grzechem, nienawidzi wręcz grzechu, nie ma skłonności do popełniania grzechu, nie jest zniewolony grzechem. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że Greka mówi, jest w nim Boża sperma. No, dorośli ludzie wiedzą, o co chodzi. Jest w nim Boża sperma, która przyniosła ze sobą Boże życie. A więc przemieniła tego człowieka, uczyniła z niego kogoś zupełnie innego. Dlatego, kiedy my mówimy za Słowem Bożym o tym, że ludzie wierzący nie grzeszą, to mówimy właśnie o tym. Kiedy ktokolwiek werbalnie przekonuje mnie o tym, iż on jest zbawiony, no nieważne z jakiego powodu tak uważa, a ja widzę, że jego życie jest pełne grzechu, to mogę spokojnie powiedzieć mu, człowieku, ty nie jesteś zbawiony i nigdy zbawiony nie byłeś. Ty nawet, używając twojego języka, bo ja takich określeń nie używam, nigdy nawet nie straciłeś swojego zbawienia, bo go nigdy nie miałeś. Po prostu nigdy go nie posiadałeś. Ponieważ gdybyś go posiadał, to by oznaczało, że jesteś na nowo narodzony. A jeśli jesteś na nowo narodzony, to jesteś człowiekiem, który ma nową naturę. A więc jako człowiek z nową naturą, zbawiony i pełen Ducha Świętego, masz też moc Ducha Świętego do tego, aby panować nad każdym grzechem, aby nie mieć skłonności do grzechu, aby wręcz nienawidzić grzechu. I tyle. Proste, jasne i nie ma tutaj za bardzo pola do dyskusji. Oczywiście możemy rozmawiać o różnych aspektach tego fragmentu Słowa Bożego, ale taki jest przekaz apostoła Jana. Tak więc każdy, kto żyje w grzechu, jest jednocześnie przestępcą zakonu i ciąży na nim śmierć, ponieważ zakon wydaje wyrok. Wyrok śmierci na każdego, kto go przestępuje. Jeśli jednak mieszkamy w Chrystusie, to nie grzeszymy, ponieważ w Chrystusie nie ma grzechu. A więc jeśli mieszkasz w Chrystusie, jesteś w Chrystusie, no to nie jesteś człowiekiem grzechu, bo Chrystus jest bez grzechu. Pytanie, czy jesteś człowiekiem narodzonym na nowo, zbawionym i pełnym Ducha Świętego? To jest jedyne pytanie, które każdy powinien sobie zadać. A co jeśli nie jestem człowiekiem zbawionym? Jeśli mnie to niepokoi, to oznacza, że Duch Święty pobudza mnie do modlitwy w tej sprawie. I jeśli naprawdę Bóg mnie pobudza, to ja w tym momencie padam na kolana i wołam, Panie, pozwól mi się narodzić na nowo. Bo to jest Boża sprawa, Boże dzieło w moim życiu. A jeżeli ja sobie dywaguję, czy warto, nie warto, jak, kiedy, to znaczy, że nie jestem zbawiony i tak naprawdę nie jestem zainteresowany tym, żeby być narodzony na nowo. A to znaczy, że Bóg mnie nie dotyka. A jeśli Bóg cię nie dotyka, to cóż możesz zrobić? Nic. Kompletnie nic. Ja jednak wierzę, że słuchają Aceranków ludzie, którzy jednak szukają Boga, albo oczywiście są już narodzeni na nowo. A więc wiesz, co masz zrobić, jeśli nie jesteś narodzony na nowo. Amen.